Siemanko, z tej strony Trąba, jest 8.17 i jedziemy dzisiaj na deskę snowboardową. Jesteśmy największymi, ale największymi fanami śniegu. Idźcie, wam to pokażemy. Piękna pogoda, piękny śnieg. W górach będzie pewnie śniegu 16 tysięcy razy więcej niż tutaj. Tyle. Więc dlatego jedziemy w góry. Po drodze sobie wypijemy kawkę, zjemy jakiś szybki fast food. Szybki fast food, taki wiesz, podwójna szybkość. Szybki fast food. Co będzie dalej, to się okaże, bo po prostu dziś będzie rozpierdol. O, Piotrek, Piotrek! To jest powódka. Tak, szybki maczek jak zawsze. Ej, co jest, gdziekolwiek nie jedziemy, kupujemy tego maka. Pomyślał, że jemy cały czas maka, nie jemy cały czas maka. A nie jemy cały czas maka, my jemy bardzo zdrowo i bardzo fit. Kurde. Chciałbym tylko, żeby była jasność. Nie jemy codziennie maka, ale dzisiaj zjemy. Dzisiaj zjemy maczka, bo jesteśmy w trasie. Także co? To co chcę. Żaba wleciała. W najcięższym odcinku będzie jeszcze dwóch gości. Ci goście to bracia. Są znani z tego, że budują zapory. To bobry. Bracia śmigają. Jeden lepiej od drugiego ponoć. Także zobaczymy jak. Co, bracia śmigalec. Bracia śmigulec. To o, zamówienie. Jeży. To pewnie jeży. A to dzięki, że sobie przynajmniej powiedziałeś. Dzięki. Narka. Nie było pytanie nawet. Tak, było pytanie, tak było. Ja robię szybkie foto i spierdolę. Jezus, siema. Siema. Wszystko? Tak, wszystko miłego dnia i w ogóle super. Mogę ci ja to nie było takiej reakcji, czy nie? No. Łotego się zjeżdża z tej górki. Łota górka, hopi. Tutaj. Czyli łosy pokaże się, Łotego zjeżdża. Żurawina. I żurawina. Jest klimacik. Oddychasz mrozem, takim górskim mrozem. Nie oddychasz jakimś miastem śmierdzącym, tylko... z miejskiej dżungli do dżungli. Tak, jest git. Jest naprawdę git. Mano. Witam, braci śmigalskich. Nie będzie łatwo, gościu. Łatwo nie będzie? Nie, ale się nauczymy, spokojnie. Ja, wiesz. Dobra, przejeździłem, powiem tak, przejeździłem jakieś 2 godziny w życiu, tak. I wyjeb się przy tym, te, wiesz, tak solidnie. Po porządnie z 40 razy. Miałem taki 40 razy. Miałem takie zakresy na tricepsach. No, dupa to mnie nie bolała, ale to, no to wstawanie, no, no właśnie miałem ci pisać, żebyś sobie coś poćwiczył, ale myślałem, dobra. O, kurwa, poćwiczył, chłopie, rozgrzeweczka. Będzie rozgrzeweczka na górze, spokojnie. Bracia śmigalscy, taką macie cię ksywę. Śmigalscy. Bo po prostu wymyśliłem oczywiście nowsiak. Z nowsiak, chodzi, wymyślał wszystkim niki. Będą uczyć mnie dzisiaj jeździć. 2 lata temu uczył mnie Karol, ale no powiedzmy, Karol nie jeździ aż tak no i też wtedy był zapierdziel, bo tam każdy latał na tym stoku, więc też nie było jakoś za bardzo czasu, żebym ja tam mógł sobie parę godzin spokojnie się poćwiczyć. Tutaj jest staw dla ciebie, nie? Także są tak, są rękawice, jest kurteczka, dalej zapakowana, portki, będziesz musiał się przebrać, ty. Buty do przymiarki, gogle, ta stecha, Liptek, nówka sztuka, człowieku. Ulala, delikatnie, delikatnie Marek sąsiadek mi ją tam na początku nanosi na tailu na krawędziach, delikatnie stępił, żeby ci tak nie łapała śniegu, żebyś nie łapał krawędzi, także... Podoba mi się to, już wiesz. To wiesz co, obszerzyłem się podoba. Połowę twojego zdania. Ty dostałeś nowy sprzęt zapoliwany, a ja dostałem spodnie po Maxie, a potem po Kubie. Po ojcu, potem po mnie, potem po jeszcze po ojcu! Kask siedzi. Zadowolony! Elegancko. Dobra, masz jakiś komin? Jakiś komin na twarz? Nie mam komina. To zaraz się skmini. Nigdy nie byłem bardziej gotowy niż teraz, proszę państwa. Nigdy, nigdy. Deska jest, sprzęt jest cały. Ostatnio... Trąba mnie! Byku, co z Trąbą? Widziałeś go tam? Chyba wypadł z toru. I leży Trąba. Ja tu nie zjadę nawet metra. Założę się. Ostatnio latane było, tak średnio bym powiedział, sprzętowo też było średnio. Pamiętam, że w ogóle wtedy to nic nie miałem, chłopie, nic. Spodnie miałem w ogóle swoje, w dresach chyba latałem. Kiedyś ja miałem, teraz mam. Kiedyś nie miałem, teraz mam. Ej, ja mówię tak, ej, one to mają jakąś folię, bo tak ch**o widzę, zamglone. Nie. Ja mówię, totalnie nie jest było. Folia. Tu jest ten jak youtuber, ty to jesteś? Jak, czekaj, jak to się mówi? Trąba. Trąba bomba. Tak, Trąba bomba. Myślałeś, że będziesz jeździł, chłopie? Nie, 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 nie. Rozgrzeweczka. Teraz foty, foty. A teraz ty foty i ty nie. Idę do domu, no co? Idę do domu. Długo jeszcze? Już pana.
Rozgrzeweczkę, chłopie. Ja tak burpee robiłem. 35. 35. Pijcie trochę z nami. 40. Jak jesteś małolatem, masz. A jak jesteś starszy, to wiesz, że WF-ista, który mówił, rozgrzewka jest najważniejsza, miał rację. Miał rację, no. Pozdrawiam wszystkich moich WF-istów. O, jak się też troszkę rozgrzejemy. Ty też rozgrzany? No wiadomo, kamera w jednej. Wiadomo, chłopie, kamera w jednej ręce, wiesz, jedna ręka, potem druga. A jedna. Teraz rzuci. Dzwoniłem. Mogło być gorzej. Serio, że będzie gorzej, ale z 5 razy spadę na nadgarstki, już wolą. Jak jesteś napięta, jedziesz w tamtym kierunku, postarasz się szerokim łukiem zmienić na palce. Na razie spróbujemy bez rąk, normalnie zobaczymy, żebyś sobie aby tymi biodrami gdzieś tam przerzucił. To jest taki moment, że, o to na przykład mi pomogło, masz taki moment, że przez chwilę jakbyś musiał oddać całą kontrolę desce, przez sekundę. I tego się najbardziej, no patrz, że no chodzi tak, tak. O ten moment. Poważne wytrule. Czyli widzisz? O, na płaskiej desce przez chwilę musisz być i wtedy robisz rotację jakby... I spróbuj to na palce. I spróbuj to zrobić jakby całym ciałem, żeby wiesz, żeby bioderkami skręcić mocno. Bioderka muszą tutaj pracować. Popatrz, jedziesz sobie szeroko po skoku. Spróbujesz sobie... Wejdź jak najszerzej. Wyszło to, ale brakowało tego luzu i wyczucia. Tak, bo musisz... Wszedłem, ale wszedłem niekontrolowanie. Nie było kontroli, nie było kontroli. Takie coś nie boli, tak mogę spadać, tak mogę upadać. Żyłem na poziomie takim bardzo niskim, bo naprawdę bardzo niskim. To był moment, w którym babcia pomagała mi na przykład troszkę finansowo ze Szwecji. W tamtym okresie, jak właśnie poznałem Karola, byłem z inną dziewczyną, z którą byłem 4,5 roku łącznie. Pamiętam, że ona wtedy mi powiedziała, że trzymaj się go, to będą z ciebie ludzie i nie pożałujesz. 150%, nie ma 100, nie? Jest 150. Wydaje ci się, że 100 to jest całość, ale przy Karolu 100 to nie jest całość. Trzeba zrobić na 150. Pożegnałem się z nim i wtedy pamiętam, że zrobiło mi się trochę smutno, że się żegnam, nie? Ja jestem w ogóle takim gościem, że jestem trochę uczuciowy, bym powiedział wrażliwy. Zresztą, co można było zobaczyć po finale sezonu pierwszego. Stało się, co się stało, była wielka drama. Pamiętam, że ja się wtedy obudziłem o 8 w ogóle. To było coś takiego, że to są takie chwile w życiu, w których właśnie przeczuwasz, że coś się stało. Ja przebudziłem się o 8 rano. Ja nigdy się nie budzę o takiej godzinie, przysięgam, nigdy. Do dziewczyn, z którymi się spotykałem, mówiłem, ekipa jest na pierwszym miejscu, ale nigdy w tych dziewczynach ja nie byłem zakochany. W tym przypadku tak nie było, bo poznałem Marcy się i się zakochałem w niej, co oznacza, że moje serce nie należało w 100% już do ekipy. Oho, jestem popularny, coś tam jeżdżę jakimś samochodzikiem, szybki, mam jakieś liczby. Może to nie była moja karta przetargowa główna, ale jako facet chciałem zdobyć dziewczynę, to po prostu szukałem różnych rozwiązań. Tak naprawdę przecież niedużo nie jeździłeś, to ja bym sobie w szoku. Nie spodziewałem się, serio dużo pojechałeś. I wchodzi sobie do palca, jest git, jest git. Wracasz ciało, nogi w miejscu. Nie, jak tam
nieźle ci idzie. Naprawdę myślałem, że będzie troszkę gorzej. No właśnie nieźle. No. I dobre jest to, ja to czuję, że opanowałem dobrze tą jazdę, tą najbezpieczniejszą. Więc w razie, gdyby był przypał, no to po prostu na niej zjeżdżam, nie? Żeby też się nic nie stało. A tam, gdzie mogę próbować, to próbuję po prostu jechać tak fajnie, nie? Tak. Wydaje mi się, że kilka zjazdów trenujemy, no i tyle, nie? Ten sezon na pewno chcę przejeździć. Myślę, że odcineczek tak jakby z tej deski będzie tak po prostu, jako że pierwszy raz coś tam świrujemy i w ogóle z chłopakami. Chłopaki też coś pokażą później fajnego. A myślę, że jeszcze nie raz w tym sezonie pojadę. Trzeba ćwiczyć, nie? Trzeba ćwiczyć. Nie jest to takie trudne do opanowania. Wiadomo, że pewnie jak oni tak jeżdżą no to jest trudne, ale te podstawy myślę, że na chilku. Tak, wiesz, tam jest taki kantów, jest, wiesz. K***a moja dupa. Dawaj torba, robimy zaraz jakiś skate wideo, nie? Musisz coś pokazać. O, trzy żuchy zaje***. O k***a, zaje***. Co? Nic panu nie jest? K***a. Dobra, dalej. Nice! 360! Co to takie 360 robisz? Spokojnie, no to będzie czas. A ja tu robię nieco. Dobra, chłopaki teraz coś polatają. Kilka zjazdów, no i myślę, że później ja pokażę jakieś skilla, nie? Tak, tak, no. Ja pokażę jakieś skilla i będzie git. Prawie gotowy. Jeszcze tylko tak 3 zjazdy i myślę, że jestem gotowy. Backroll będzie ładowany. Tak. Tutaj wchodzi łatwo, mocno. Lecimy! Dobra, trzeba kamerę. Kamerę trzeba odkopać, jest git. Panowie! My sobie tutaj jeździmy po stoku, a wiecie co robi cheese wagon? Jara! Tak, a cheese wagon jara. A my jeździmy po stoku w zimie. Entropa! Co? Jaka pogoda na dole? Dobrze! Proszę Państwa, już kilka razy rozjechane. Tutaj już naprawdę skin się lekko poprawił. Poczuwamy chwilkę, jest piękna, piękna aura tutaj, słońce świeci. Co, jeszcze chwilkę pośmigamy? No i zaraz się pochwalisz chyba, co ty się uczyłeś dzisiaj, nie? Myślę, że takie dwa zjazdy jeszcze, nie? Ten, kolejny i ten trzeci, no po prostu już tutaj wyjedziemy do góry. No i po prostu pojeździmy, Piterek porobi jakieś przybitki, jak po prostu fruwam. No i tyle, nie? Zejdźmy dalej. Teraz będziemy pokazywać czego. No to co, panowie? Co na początku było dla mnie nowością, a teraz już mi, można powiedzieć, wychodzi. Teraz to już przeszłość po prostu. Teraz to już przeszłość, teraz to już jestem wyjeżdżony. Robię to, żeby się tutaj nauczyłem. Jadę. Teraz chciałbym uzyskać rzetelną opinię od braci śmigalskich. Na początku nie mogłeś ustać, suwałeś się tylko teraz, stary, na tym. Tutaj nie jest jakoś stromo, nie? Ale no, mimo wszystko fajnie, z krawędzi na krawędź już zmieniasz. Już się nie, jakby wiesz. Już się nie boję. Tak, i już tak. Po prostu chcę skręcić, skręcam, nie? Przełamałeś ten strach taki tak. Przejście. A to było, no. Jest teraz tylko wymasterować to na takich mniejszych prędkościach i na takim właśnie bardziej lżejszym spadzie. Później no troszkę na już takim kopy, stropsie można. Backflipy, frontflipy. Chłopie. Matwisty. Nie no, myślę, że jakiś mini podskok kiedyś może się nauczę, jakiś mini podskok nad czymś. Jedziemy sobie na dół spokojnie, a później co? No jeszcze jeden wyjazd. No i tak naprawdę wtedy wam dopiero pokażę, czego się dzisiaj nauczyłem, bo no po prostu nie nagrywaliśmy niektórych scen, żeby nie spoilerować, żeby to najlepsze było na koniec. Najlepsze musi być na koniec, bo musicie oglądać do końca film. A nie k***a, że włączacie, wiecie, po 4 minutach. Nie ma czegoś takiego, film oglądasz do końca. Gadamy o tym, że wiesz, tu powinno być tak. Chłopie, jedziesz sobie na stok, a po stoku obiadek, a później sauna. I chłopie, termin. Co tutaj jest? Tak,
wiecie, wujek, co przejeżdża na narty, dwa zjazdy, jedna fota, fejs tam z rodziną ze stoku, no i termy, sauna, tak, obiadek i pierśiweczka. A jak? Ale sprzęt za 20 koła! No wiadomo, najnowsze sprzęty. Nowciak, ale jest jedna rzecz, której zazdrości w pewnej grupie polskich muzyków. O, tak, tak. Bo oni mają ciągle wakacje. Tak. A na tych wakacjach ciągle... No wiadomo co. Wiadomo co robią. Myślę, że jestem przygotowany na to, żeby podbijać stoki. Najpierw te lżejsze. Po prostu z każdym wyjazdem, z każdym zjazdem będzie progres, byleby się tego skupiać na tym, co się robi i nie zrobić sobie krzywdy, to jest najważniejsze. Myślę, w takich sportach ekstremalnych kask oczywiście jak najbardziej, wydaje mi się, że chyba się nie wstydzimy kasków, każdy ma kask. A jazda, tu niektórzy jeżdżą naprawdę dobrze. Wiemy, że może się coś stać, więc nie ma co ryzykować. Także ubierajcie kaski, to jest taka rada. Ten odcinek nie tylko bawi, ale również uczy. No i co, dziękuję chłopaki bardzo. Dziękuję bardzo chłopaki, Nowciu. Pojeżdżone, no i trzymajcie się. Subskrybujcie oczywiście kanał, żeby być na bieżąco. A ja wam dziękuję za oglądanie, także pozdro. Mam nadzieję, że jeszcze więcej jakiegoś kadetu zimowego się tutaj u mnie pojawi. Dobra, to co Trąba, pokażesz im czego się dzisiaj nauczyłeś? Jasne, jasne, na to czekają. To jest progres, piona. Elegancko. Zajebiście. Mhm. Tu końcóweczka naprawdę była już mocna. No, mega dobrze. Kurwa, Kamil, co zrobiłeś? No sknij, kurwa.